Dzisiaj temat rządu Tuska skoro został wybrany tutaj rząd Donalda Tuska i poszczególni ministrowie pojawiły się też nowe ministerstwa to warto przyjrzeć się praktycznie temu rządowi jeśli chodzi o personalia a także jakie tutaj po prostu urzędy nowe powstały, jakie ministerstwa no ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, mamy już nowy rząd Donalda Tuska. Tak, no to będzie praktycznie nowa sytuacja, nowa jakość, jeśli chodzi o państwo. Polskim, co prawda no, Tusk wiele lat temu rządził Polską, no ale też po prostu zmieniły się tutaj niektóre ministerstwa, więc warto przedstawić personalnie kilka słów na ten temat praktycznie, co nas może czekać, tak, no ciężko jest też po prostu to przewidzieć, ale no po prostu warto się pochylić praktycznie nad tym, jak to wszystko wygląda. Czyli mamy Donalda Tuska, który jest tutaj premierem, tak, mamy Władysława Kosiniaka-Kamysza, który z PSL-u jest wicepremierem, ministrem obrony narodowej. thing. Mamy be, ma Macieja tutaj, e, Ber, Berka, tak? Maciej Berek, bezpartyny członek Rady Ministrów. Mamy też Adama Bodnara, który e, tutaj po prostu jest ministrem sprawiedliwości. Krzysztof Gaw, Gawkowski z Nowej Lewicy jest wicepremierem, ministrem cyfryzacji. Mamy Borusa, Borysa Budkę, który jest ministrem aktywów państwowych. Agnieszkę Buczyńską, która e, tak jest po, z partii Polska 2050. Jest ministrem, członkiem Rady Ministrów, ministrem do spraw społeczeństwa obywatelskiego, przewodniczącą Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Mamy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy, która jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Mamy też tutaj Krzysztofa Hetmana z PSL-u, który jest ministrem rozwoju technologii. Także jest Dariusz Klimczak z PSL-u, minister infrastruktury. Izabela Leszczyna z, Koalicji, jest, z Ko Koalicji Obywatelskiej jest ministrem zdrowia. No wiele tutaj tych osób, tak, czy tutaj, jeśli chodzi o te personalia, to te osoby były już po prostu tutaj typowane przed y, tym, jak zostały one nominowane na y, tutaj Urząd Ministra. Zanim otrzymały tekę, to one po prostu wiele już y, się y, w koluarach po prostu pojawiły te nazwiska. Marcin Kierwiński, a więc Koalicja Obywatelska, minister spraw wewnętrznych i administracji. Następnie Czesław Siekierski z PSL, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Sienkie, Bartłomiej Sienkiewicz, Koalicja Obywatelska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Adam Szłapka, Koalicja Obywatelska, minister do spraw Unii Europejskiej, e, Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. E, no niektóre nazwiska tutaj, czy niektórzy po prostu politycy wracają na swoje stanowiska, tak, które po prostu piastowali przed laty, tak, na przykład Radosław Sikorski, czy też Donald Tusk. Dariusz Wieczorek, nowa lewica, minister nauki. E, no bo to też to ministerstwo zostało oddzielone, oddzielone tak, wcześniej było Ministerstwo Nauki i Edukacji i tak dalej, a teraz jest Ministerstwo Nauki, e, tak, i e, po prostu oddzielone no i też mamy to nowe ministerstwa więc tutaj koalicja obywatelska minister do spraw Unii Europejskiej tak wygląda sytuacja Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest z partii Polska 2050 mamy też Marzenę Okła-Drewnowicz z koalicji obywatelskiej jest minister do spraw polityki senioralnej to też jest po prostu tutaj nowe ministerstwo, ministerstwo do spraw polityki senioralnej, wydaje mi się, że to jest dobra decyzja bardzo dobra decyzja bo jednak coraz więcej społeczeństwa się starzeje, to jest rzecz nieunikniona społeczeństwo po prostu jeszcze bardziej będzie się starzeć, tak, A tak już teraz po prostu pojawiają się problemy na przykład jeśli chodzi o lekarzy mający spec specjalizację geriatryczną, tak no, no się okazuje, że teraz po prostu tych lekarzy jest pewnie z kilkadziesiąt na całą Polskę a no społeczeństwo się starzeje, żyjemy coraz dłużej, tak, i rzeczywiście problemy seniorów mogą być po prostu kluczowym, problemem w najbliższych latach, tak, czy też wyzwania, jeśli chodzi o polityków. Tak, jeśli chodzi o funkcjonowanie praktycznie tutaj seniorów, dostęp do służby zdrowia, do infrastruktury, do leczenia, do rehabilitacji, wiele tak naprawdę kwestii, tak? Eee, tak jak na przykład edukacja, czy po prostu Ministerstwo Edukacji, tak stanowi wyzwanie, no bo dużo się zmienia podstawy programowe, edukacje i tak dalej, tak samo kwestie po prostu seniorów. Eee, też po prostu będą problemem palącym na bliższych latach, takie tak jest moje po prostu przewidywania. Natomiast tak, tutaj czy kogoś jeszcze po prostu pominąłem, chyba praktycznie wszystkich tutaj przedstawiłem, a mamy też Andrzeja Domańskiego, który został ministrem finansów z Koalicji Obywatelskiej. On już wcześniej po prostu pojawiał się w mediach, po prostu wypowiadał się na temat po prostu kwestii podatkowych, tak, VAT-ów i tak dalej. Czy zostaną, czy, czy zostaną po prostu przywrócone pełne stawki, VAT, VAT, jeśli chodzi o VAT na żywność, tak, czy zostaną zachowane te stawki zerowe i tak dalej. Tak, więc mamy też Marzenę Czarnecka, minister przemysłu, tak? Więc bezpartyjna, która została ministrem przemysłu. No i tutaj tak wyglądała praktycznie tutaj sytuacja, jeśli chodzi o te funkcje, tak? Jeśli chodzi praktycznie o te funkcje. Ja przyznam że myślałem, że tutaj Władysław Kościniak, kamer, że on będzie albo ministrem zdrowia, albo też ministrem rolnictwa. Tu się okazało, że on został ministrem obrony narodowej, tak? A okazało się, że on został on po prostu ministrem obrony narodowej. Natomiast, no tutaj zobaczymy też po prostu, tak, po owocach i poznacie, zobaczymy też po prostu, jakie ten rząd będzie podejmował decyzje w najbliższym czasie, w najbliższych praktycznie tutaj tygodniach czy też miesiącach jeśli chodzi o ustawy. Nieznacznie on się różni, znaczy dużo się różni od poprzedniego po prostu rządu rządu prawa sprawiedliwości, tak wiadomo, personalnie, ale w sensie po prostu, że powstały nowe ministerstwa. Niektórzy myśleli, że będzie po prostu kompletne trzęsienie ziemi, że po prostu nastąpi jeszcze większe, będzie więcej, praktycznie tych ministerstw. No ale zobaczymy, tak, czy rzeczywiście po prostu te ministerstwa spełnią swoją rolę, jeśli chodzi o oczekiwania. Na razie ten rząd po prostu ma oczywiście ale po prostu czystą kartę, tak, ma też zielone światło od społeczeństwa, w dużej mierze po prostu, które zagłosowało na te partie, które wchodzą w skład po prostu partii rządzącej. Natomiast na najbliższe miesiące pokażą, przede wszystkim pokażą, czy po prostu tutaj te partie będą tworzyć taki blok mówiący jednym głosem, tak, bo na razie na początku to wiadomo, jest ta euforia, jesteśmy razem, i tak dalej. Yy, oni tak deklarują po prostu razem z pa praktycznie tutaj także nie po to wyborcy głosowali, żeby teraz na przykład mieliby się pokłócić i tak dalej, no ale ten stan rzeczy muszą utrzymać przez dłuższy czas. No, przedstawiałem taką wizję przepowiedni Jackowskiego, który mówi o tym, że w kwietniu 2024 roku będą mieć miejsce pierwsze poważne, duże tarcia, jeśli chodzi o ten rząd. No i pytanie, jak wtedy po prostu ci politycy się będą prezentować, tak? Czy będą ci po prostu podkreślić, manifestować swoją e, niezależność, o, tak? Jedna od drugiej partii, czy na przykład pokłócą się na dobre i e, te, po prostu te partie, te partie po prostu pójdą swoją drogą, no to też jest po prostu kluczowa sprawa, tak? E, więc zobaczymy. jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki, za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to Zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.